Tak sytuacja wygląda z anteną. Wyciągnięta. No ile ona jest teraz wyciągnięta? 28 metrów. Na 28 metrów. No, prawie wieżowiec. Wieżowiec ma 36. No to nie prawie. Siódme piętro. Przysposobienie kolejnej przyczepy, bo się miejsce skończyło. Tak naprawdę to nam się przydał taki duży kontener. Nie wiem, czy to na tych wojskowych licytacjach można gdzieś kupić, czy coś. To by było dobre. I dzisiaj wieje. Jest i ten czujnik delikatny do wybijania głupoty z głowy. Także idzie do przodu. Co, tu już coś działa? Wszystko działa. Ale podłączony jest ten? No ja. A co teraz odbiera? Ten TS-e? TS? Czy coś innego? TS, tak, TS, no. I co, na siódemce? No, tylko siódemka przecież jest, nie? No to ładnie. Chodzi wszystko jak u Japonii. Ale kręci się ta antena? A w niej co robi? A kurnia! To jeszcze nie widziałem jak się kręci. Ty, ale trochę ją tam od góry rusza. Sankt Petersburg! Posłyszał ty? Sankt Petersburg! Dobra, mam drona, może byśmy polecieli. O, Borżomi przyjechało! Czyżby z Ukrainy, Przemysław, Borżomi? To ja konfiskuję tym razem. Ja nie wiem, czy tym małym kółkiem się to utnie. Im cieńsza, tym lepsza. Wiesz o co chodzi, bo to jest do cięcia, tak? Tak? No. Ale ona już jest, wiesz, krótkie po prostu. Nie podejdziesz tam po prostu na to. Wiesz co, to już widzę, było dobrze to naprawiane. No, no jakby nie to, to by kurwa w ogóle nie przyjechał, wiesz o tym? Ja pierdyka. Kurnia, no to duży postęp. Jest internet, jest podłączone wszystko. Zdalne sterowanie, kamery, rotory. Słuchaj, było tak, że było słaby sygnał, nie? No. Jak powiesiłem ten talerz wczoraj, kurwa, to od razu kurwa jest nie będzie. Tak? I cała idea tego tematu, a to co to jest za wzmacniacz? A ikoma. Ale to jest na KF. Co? Na KF. Cała idea jest taka, żeby... To jest siekierka, tak? Tak, żeby stąd, z tego urządzenia, z tego całego zestawu, który się na pewno jeszcze powiększy znacząco, jak powstaną wszystkie anteny, żeby korzystać z domu. Czyli mieć pole antenowe bez zakłóceń. Z domu gadałem. A ja jeszcze nie gadałem. Z domu. Ło kurniak, tam jest gorąco w środku. Dobra, zadanie na dziś to są jeszcze te UKF-owe anteny na tamten maszt. I tu jeszcze UKF-owe anteny leżą. Będziemy je stakowali. Dzisiaj było obiad z grilla. Bardzo smaczny. Będą cztery zestakowane na zawody UKF-owe. Wziąłem drona, ale wieje i nie wiem, czy się tutaj coś... I on już się teraz jak z klastrem jest połączony, to od razu kręci rotorem? Nie jest z klastrem połączony. Ale kręci rotorem już z kompa? Tak. Sytuacja wygląda tak, że... Razem ze mną jest dziś dron. Co prawda wieje, ale może zrobimy jakiegoś testowego lota wprawiającego. Jak już tak sobie tutaj siedzimy przy grillku.
Dobra, pierwsza faza już za nami. Teraz dobrze by było te jakieś SWR zmierzyć na tych antenach, zanim je na te wielkie H wmontujemy, bo potem będzie kłopot, jakby coś nie działało i to znosić. Ale to da się dzisiaj na ten masz coś wrzucić? Tak. No dobrze, chłopaki robią masz, my skręcamy anteny. Chłopaki mielą ziarno na chleb, żeby do grilla był świeży. Powinniście mieć osiołka, osiołka na stanie albo owce, to by jeszcze tą trawę opierdoliła. To trzeba tak nad Wisłą. Nie? Jakbyśmy tu owce mieli? No, panie, 1,17. O kurwa. Tylko to trzeba, wiesz... Powiedz głośno. 1,14! Mówię głośno, jakiś aplauz? Halo? 1,14. 1,14. Jeszcze raz powtórzyć. 1,14. Ja pierdolę. Zobaczymy jak wyżej. No nawet na 1,11. 1,09 na 400. Ale myślę, że jak pójdzie na antenę, wiesz, nasz... Na maszt, bo 1,1 ma na 145 idealnie. Kurde. Popatrz, ten sposób. No. Trzymasz, Romek? Tak, trzymam. No. Trzymam. Tutaj trochę przesunę. Co się... Co to sypie z tego jakieś gówno? Dobra, możesz to drugą stronę też tu pociapać tym smarem. Kto nie smaruje, ten nie jedzie, nie? Tak, święte słowa. Patrzyłeś na bosole szafa? Jest słabo. Słabo jest? No, co ty kurwa gadasz? No ja bym nie przyjął takiej roboty. Patrz. Ło kurwa. Co, przesunęło się? No proszę cię kurwa. W którą stronę? No tak. No to tamten trzeba naciągnąć, nie? Tamten, 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 tamten. No bo tak, to wiesz, na samym szczycie to wiesz jaki będzie odchył. Kosmiczny. Kurwa, poprawi się to zaraz. Dziwiel się podjedzie. Na szczęście jest z plasteliny i jest OK. Ale zaraz. Tę rurę trzeba... To jeszcze zasilający kabel sobie podłączymy. Chwileczkę, panowie, chwileczkę, bo... Szafa zapomniał włączyć kamerę. Za nie włączaj kamery, jak żeście stawiali. Nie liczy się. Ty, ale faktycznie każda jest w inną stronę. Ta jest w górę, ta jest w dół. To trzeba wszystko wypoziomować. Ale słuchaj, rura jest ta główna... Kurwa mać. Co? Co poczekaj. Nie musi być. No kurwa. A gdzie przejściówka jest? No to pytam właśnie, czy jest przejściówka. Na stole jest. No. Naukę. Podpinaj się. Będzie robiła kurwa ten. Ale musisz zejść, bo twój brzuch robi lustro. Wyjebnąć ci kurwa. 144. Rozłożyłeś się kurwa na tym. 400. Ile? 1, 2. Nie ma prądu. Baterie się skończyły. Dobrze, tylko jeszcze tam gmerają. Ale widzę, że wyszło zarąbiście, panie. Wiem wam, że ja nie mogę wbijać tym młotkiem. Marcin, ty jesteś najbardziej trzeźwy. No. No man, puść! Gdzie jest prosta linia do masztu? Ale prosta linia z względem czego? No do masztu, tak. Nie po przekątnej, tylko kurwa na prostopadle. Na wprost tamtego, nie? Tak. Tu. Dzień dobry. No tak bym to określił, że tu mniej więcej. Jeśli chodzi o ropę, to przyszedłem jako ekspert. Poszukiwacze ropy i gazu. Jedziemy? Daj do mnie trochę. Cześć, daj do mnie. Ja mam tyle, bo nie mam dni. Powoli. A do tej całej zabawy to będzie właśnie coś takiego. Zasilaczyk i 1200 W na 2 metry wzmacnia. Tak więc będzie z czego zasilić te anteny. Kabel długi, H1000 i już można nadawać.